Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj z nami jest Tomasz. Witam. Dzisiaj Tomasz, co będziemy robić? Rozbierać skrzynię na nowym stole. O, nowy stół, tak jak widzieliście w poprzednim filmie. Tutaj mamy ten ociekacz. Zaraz zobaczycie, jak poleci olej, że nie będzie wylewał się na około warsztatu, tylko tutaj mamy podstawiony na razie taki... to jest do oleju, nie? Tutaj docelowo będzie bańka. Z wężykiem i może z zaworkiem, jak się uda. Chociaż zaworek tu jest mało potrzebny. Czy tutaj samochód świeżo po zakupie okazało się trochę miną, tak? Bo zewsząd są wycieki oleju. Tak, dookoła. Widzieliście też na chyba jednym filmiku, jak sprawdzaliśmy, nie wiem czy go nagrywaliśmy czy nie, nie pamiętam. Ale teraz rozbierzemy. Tutaj widzicie, auto przyjechało za granicę. Tutaj było coś niedawno robione. Silikon jest świeży. Tutaj też. Przypuszczam, że pozycjoner biegów był wymieniany w tej części. Że pozycjoner biegów i kiepsko uszczelnili, tak? Albo na starych częściach. No tak. No miska jest na pewno stara z tego, co patrzyliśmy. I z niej też dosyć mocno cieknie. Dobra, to Tomek sobie tu będzie rozbierał, a my z Boskim idziemy działać z Toyotą. Trzeba coś robić. Tak, trzeba coś robić. Trzeba. Nagrywasz? Tak jest, Tomek. Co udało się zdemontować? Zdemontowaliśmy mechatronikę. Ona pójdzie do regeneracji, tak? Tak. Czy masz już jakąś zregenerowaną? Nie, no tą oryginalną się zregeneruje. Okej. Okay. Wyciągamy sprzęgło. Dzielicie rej z oleju. No. Zobaczymy, czy wpływa. O, proszę. A, elegancko. Nic nie cieknie na zewnątrz. Czyściutko. Aby tak pozostało jak najdłużej, tak? Dokładnie. I tutaj mamy... sprzęgła. Kosz sprzęgłowy, tak? Tak. I tutaj te sprzęgła będziesz rozbierał dzisiaj? Będę rozbierał. Pokażemy masz, też. Tak. Wszystko. A masz może już tutaj na miejscu, czy dopiero będziemy zamawiać? Będziemy zamawiać wszystko, co będzie potrzebne. Czyli dzisiaj robimy rekonesans. Tak, dokładnie. I teraz jaki to masz plan? Co dalej będziesz rozbierał? No sprzęgło rozbierzemy i rozbierzemy mechatronikę. A tutaj będziemy ją rozprawiać jeszcze tam? No... no może uszczelnimy, nie? Żeby już było pewne wszystko. To tak, no na nowo to zrobimy, tak żeby miało to ręce i nogi. Tak, wymyjemy obudowę skrzyni, żeby wszystko wyglądało tak, jak ma wyglądać. Oczywiście przed składaniem, żeby to było czyste i sterylne. Widzisz, jak to masz, te cieknie? No elegancko. Podoba mi się. To co? Rozbieraj. Także stół chyba spełnia swoje przeznaczenie. Tak, dokładnie. Nie za małe, bać mi się, że to za duży będzie, ale nie, no jest idealne. Idealne.